Możliwa agresja Rosji na Ukrainę to oczywiście ogromny problem przede wszystkim dla samej Ukrainy, ale też zdołał już skupić uwagę całego świata. Co ten konflikt oznacza dla Stanów Zjednoczonych, dla Chin, dla Wielkiej Brytanii, Francji i dla Polski? O tym dzisiaj w układzie otwartym. Przypominam, układ otwarty to całkowicie niezależny projekt zależny tylko od Państwa od tego, czy chcecie go słuchać, oglądać i czy go wspieracie. Przypominam, że możecie to zrobić za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy już nas wspierają i zapraszam na rozmowę. Sławomir Demski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, dyrektor tego instytutu. Dzień dobry. I Dariusz Rosiak, dyrektor raportu O Stanie Świata. Dzień dobry. Słynnego podcastu. Witam was serdecznie. Dlaczego ten konflikt, jest wiele konfliktów na świecie, a ten tak bardzo skupia uwagę wszędzie właściwie? To jest wszędzie jeden z ważniejszych problemów. Y Darek. Korci mnie, żeby powiedzieć dlatego, że Amerykanie sieją panikę od kilku tygodni albo kilku miesięcy. Co jest oczywiście z lekkim przymrużeniem oka powiedziane, ale tylko z lekkim. To znaczy ten konflikt skupia naszą uwagę tak bardzo dlatego, że mówią o nim wszystkie media. W Afganistanie dzieje się w tej chwili tragedia humanitarna. Kilka milionów ludzi za chwilę być może będzie na granicy śmierci głodowej. I mówimy o tym rzadziej, dlatego że Afganistan od kilku miesięcy zszedł z pierwszych stron. Tutaj, oczywiście, są powody, żeby o tym mówić. To też nie chcę sugerować cokolwiek innego. Natomiast sposób, w jaki o tym się mówi, jest taki, że żyjemy cały czas w przekonaniu, że inwazja jest, jest nieunikniona i nastąpi. Nie wiadomo kiedy być może dzisiaj. W związku z tym odbieramy to jako coś, co jest bezpośrednim zagrożeniem albo bezpośrednim, przynajmniej bezpośrednią perspektywą, która nas wszystkich spotka. Tak? Myślę, że z tego wynika głównie to, że cały czas o tym mówimy. W Stanach Zjednoczonych przecież jakiś czas temu już podjęto decyzję, że Europą chcemy zajmować się mniej. Że mamy innego, potężnego konkurenta w Azji i chcemy całą swoją energię skoncentrować tam, a jednak wrócił. Takiej decyzji jeszcze nie podjęto. Ale mówiono o tym natomiast to, od wielu lat. To, to, toczy się debata, natomiast Stany Zjednoczone i proces kształtowania i prowadzenia polityki w Stanach Zjednoczonych ma tą specyfikę. Że on się wykuwa w nieustannej debacie, w której uczestniczą eksperci, akademicy, politycy, byli obecni różnego rodzaju instytucje eksperckie, think tanki. Znaczy, to jest nieustanny tygiel, w którym od czasu do czasu różne idee wyskakują. Tygiel bardzo konkurencyjny, więc im głośniejsza, im bardziej przerysowana koncepcja strategiczna, teoretyczna, tym lepiej. Ale to jest, to jest pewien kontekst. Natomiast chciałem wrócić do tego pytania, dlaczego to jest ważne. Ten kon mm -hmm. Mianowicie, po pierwsze, mamy pewną dynamikę amerykańską. Prezydent Joe Biden w swoim takim programowych wystąpieniach mówił, że Stany Zjednoczone będą bro bronić rule-based order, International Rule-based Order, czyli Czyli systemu porządku międzynarodowego, który jednak odwołuje się do prawa międzynarodowego, traktatów, karty narodów zjednoczonych. Otóż w karcie narodów zjednoczonych mamy zakaz użycia siły, war of aggression, czyli mamy zakaz napaści zbrojnej na, 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 na państwa, ale także mamy zakaz użycia, groźby użycia siły jako instrumentu w polityce zagranicznej. I teraz tak. Z tym, czym mamy do czynienia wokół Ukrainy, to jest Rosja gromadzi w sposób dynamiczny bardzo duży potencjał wojskowy. W tej chwili zgromadziła, jak szacuje się, 75 tzw. zwanych batalionowych grup bojowych, ze 170 prawdopodobnie, które w ogóle posiada. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy to jest przyrost o 20. Tego rodzaju jednostek, więc ten potencjał e, e, narasta. E, e, Rosja ewidentnie z punktu widzenia takiej analityki wojskowej grozi wojną. Gromadzi potencjał umożliwiający napaść na Ukrainę. I to wszystko jest bardzo spójne też z narracją Władimira Putina, z tymi jego tekstami, które wcześniej ogłaszał, z wszystkimi jego wystąpieniami od lat na no temat nie ma, Ukrainy. Z narracją Władimira Putina to nie jest spójne, bo Władimir Putin mówi, że żadnej wojny nie będzie, że Rosja nie chce żadnej wojny i inwazji nie ma. No nie, ale zgodne jest to, że on y, mówi, że Ukraina to tak naprawdę zawsze była Rosja i że należy wrócić do tego dawnego porządku, w tym sensie spójne, że jakby, no to logicznie układam się, no to teraz następnym krokiem będzie wejście i zajęcie tej Ukrainy. Prezydent Putin mówi bardzo różne rzeczy, ale rzeczywiście w ostatnim czasie ten przekaz jest dość, dość spójny. Prezydent Putin mówi, że nie ma takiego państwa jak Ukraina. Powiedział, tak? Ukraine is not even a state, tak? Nie ma takiego państwa jak Ukraina. W związku z tym, e, to jest bardzo ważna teza, bo to oznacza, że Ukraina nie ma praw, ponieważ w prawie międzynarodowym podmiotami są państwa, które mają na przykład prawo do obrony. No ale jeżeli ktoś nie jest państwem, jakiś podmiot, jakiś coś nie jest państwem, no to w takim razie nie ma prawa się bronić. Nie ma Żebym prawa obejrzeć. Nie przekonać, że to nie jest państwo. Czy znaczy, to jest, jest. ofensywa? Mhm. Nie tylko wojskowa, to jest ofensywa, bym powiedział, historiozoficzna. W jakim porządku żyjemy, w jakim porządku się mieści Ukraina, w jakim porządku, jaki porządek Rosja atakuje, bo tutaj trzeba pamiętać, w grudniu prezydent Putin. Złożył żądania tak, w stosunku do sojuszu północnoatlantyckiego, w stosunku do zachodu, w stosunku do Ukrainy. Znaczy Ukraina miałaby zostać pozbawiona prawa wyboru sojuszy, sojusz północnoatlantycki miałby się wycofać ze wschodniej flanki tak, i generalnie rzecz biorąc miałby się rozbroić. tak. Jednocześnie Rosja w tych swoich żądaniach nie zakłada, że ona wycofa swoje wojska, albo się takie brzydkie słowo, nie lubię tego, ale no wprowadzili, deeskalacja, tak. No jest takie, taki neologizm, tak, że Rosja zdeeskaluje, tak? czyli powróci do pokojowej pokoli, polityki. Nic, Rosja nie zakłada powrotu do pokojowej polityki, a jednocześnie składa żądania. No bo nawet jeśli Rosja... Nie, nie zaatakuje w ciągu najbliższego tygodnia, miesiąca czy dwóch, to dalej będziemy żyli w przekonaniu, że może zaatakować za pięć miesięcy i cały czas będzie trzeba się z tym problemem mierzyć. Wracam do swojego pytania, jakby co to znaczy dla Ameryki? Znaczy, co to znaczy, jeśli Putin wejdzie i rzeczywiście podbije przynajmniej część, część Ukrainy? A na ile to zmieni realnie sytuację Stanów Zjednoczonych? Na ile to będzie ich poważny problem? A co się stanie, jeśli. No, odstąpi, zupełnie nie odstąpi, tak? bo jeżeli nie wejdzie, no to, będzie to wycofywanie będzie takie prawie niezauważalne. Myślę, że stanie wobec dylematu następującego: czy yy, nie robić nic i właściwie skompromitować Stany Zjednoczone, bo nie robienie niczego to jest skompromitowanie Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że jest to niewyobrażalne. To nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, żeby Stany Zjednoczone w ogóle nie zareagowały, jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek ingerencji. Teraz pytanie jest, oczywiście, do jakiej ingerencji miałoby dojść, ponieważ moim zdaniem Joe Biden wcale się nie pomylił, tylko powiedział prawdę. Kiedy mówił o tym, że jak będzie miało miejsce jakaś, jakiś mały wypad, czy jakaś mniejsza ingerencja, to NATO się pokłóci między sobą na temat tego, co ma robić. To jest prawda, po prostu tak będzie. Tak mi się wydaje. I to będzie sytuacja, w której Stany Zjednoczone, nie ulegając kompromitacji, będą mogły realnie rzecz biorąc nic nie robić. Jeżeli by doszło do inwazji, o której się też mówi, Moim zdaniem, ja nie jestem geopolitykiem, w ogóle nie jestem politykiem ani analitykiem, ale z, z tego co widzę i z tego co potrafię ocenić, wydaje mi się to kompletnie niemożliwe, żeby Rosja zaatakowała Kijów. Po prostu tak jak się mówi, prawda? żeby po prostu wjadą czołgi do Kijowa. prawda? Po pierwsze muszą przejechać te kilkaset, tam sto kilkadziesiąt kilometrów od granicy do no, Kijowa. Mówi się raczej o tym, że na, jeśli nastąpi ja tak to Jedna z tych skrajnych, skrajnych wersji mówi, że po prostu podejmą okupację Ukrainy. Jest to tak kompletnie pozbawione sensu, tak kompletnie kontrproduktywne z punktu widzenia interesów Rosji, że no my lubimy traktować Władimira Putina. Tak jak kiedyś ludzie uwielbiali traktować Donalda Trumpa jak szaleńca, który po prostu dostał małpa, dostała Brzytew, prawda? I Putin jest dokładnie czymś kimś takim. Prawda? Że on jest on, on w ogóle wszystko to, co robi, to jest nie szaleństwo, to jest nieracjonalne. Nie, nie, nie Moim zdaniem to jest wszystko, co robi, jest racjonalne z punktu widzenia Rosji i z punktu widzenia, tak jak on rozumie interesy Rosji. A zatem, jeżeli doszłoby do czegoś, co bardzo trudno określić, czym to coś jest, to pozostawi to wiele możliwości reakcji stanów, dla Stanów Zjednoczonych i NATO w taki sposób, żeby nie angażować się w to w pełni. I to jest zresztą, jeżeli w ogóle do, miałoby dojść do czegokolwiek, to wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Sławek, czy ty uważasz, że, że rzeczywiście ta taka silna, znaczy pełnoskalowa, czy jakakolwiek agresja fizyczna jest, jest niemożliwa? Że to nie jest w interesie samego Władimira Putina, logika, którego logika jest inna niż, niż nasza? Nie, nie chciałbym tutaj bardzo filozofować, ale musielibyśmy zdefiniować termin możliwa. To znaczy możliwa. Czy, no, czy, to jest bardzo proste. Czy, czy przekroczy granicę. Czy, czy Rosja dysponuje wystarczającym potencjałem wojskowym zgromadzonym do tego, żeby wykonać uderze, operację ofensywną? Tak, posiada taki potencjał. Mhm. Czy Rosja dysponuje wystarczającym potencjałem wojskowym do tego, żeby złamać ukraiński opór? Tak, posiada taki potencjał. W związku z tym, to nie jest pytanie, czy jest możliwe, czy nie, bo to jest możliwe, tylko czy e, prezydent Putin w swojej, e, w swojej e, kalkulacji politycznej e, może uznać, że to mu się opłaca, tak? I jaka jest Twoja odpowiedź? I na to teraz, pytanie? Ta, jak gdyby społeczność międzynarodowa, takim terminem się posłużę, który w ostatnich tygodniach przewodzą Stany Zjednoczone ewidentnie i to przywództwo jest bardzo silne, skuteczne. Uważam, że nawet jak gdyby robią to coraz lepiej. Więc społeczność międzynarodowa stara się wpłynąć na tę kalkulację. Tak? Stąd. Y, y, takie y, publiczne y, ostrzeżenia, że jeżeli Rosja dokona y, agresji zbrojnej, tutaj do, na temat agresji zbrojnej jeszcze mogę wrócić. Co to jest? Jeżeli Rosja dokona agresji zbrojnej, konsekwencje będą najpoważniejsze, a, y, jakie sobie można wyobrazić. I Rosja nigdy jeszcze takich konsekwencji nie widziała. Bo to jest, y, y, to jest rodzaj komunikacji strategicznej, w którym się Rosjanom mówi, słuchajcie, y, nie róbcie tego. Ponieważ y, będziemy musieli odpowiedzieć. Nie od opłaca wam się. I o odpowiemy tak, że przestanie się wam to odkła opłacać. I wydaje się. Logi, że logiczne jest to, co mówił Darek, że to im się nie opłaca, że koszty tego rozmaite i międzynarodowe i krajowe, no bo te y, trupy, prawda, y, rosyjskich żołnierzy, które na pewno będą. Za, zakopać nie tak da się ich zakopać, tak. zwłaszcza w rzeczywistości tej obrazkowej. Te obrazy będą straszne. Ale z drugiej strony jest Władimir Putin, który już tyle powiedział. E, swoim e, rodakom, że teraz powiedz, Co to, co ja wystraszyłem? Nie, no jednak nie wchodzę tam, jednak się nie. E, 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 koszta byłyby za duże. Też trudno sobie wyobrazić jego wycofanie z tego. Pan redaktor użył bardzo ważnego, moim zdaniem, e, terminu. Mianowicie e, e, coś, co jest w interesie Rosji. Tak jak prezydent pr. Putin to definiuje. No właśnie. Otóż to prowadzi nas znowu do pewnej takiej teoretycznej rozważań, w której nie chcę wnikać, nie chcę zanudzać naszych, naszych słuchaczy. Mianowicie w analizie procesów decyzyjnych przyjmuje się różne logiki. Tak? To znaczy to, że Zachód mówi, że spotka Rosję kara tak? i jakaś ta kara będzie finansowa, noc tym wszystko jedno, Jakaś ta e, niekoniecznie musi wpłynąć na tą kalkulację i proces podejmowania decyzji, dlatego że prezydent Putin może przyjmować inny paradygmat logiczny. Na przykład taki, że ma 70 lat, niewiele czasu mu już zostało, może ten i ponieważ Ukraina jest sztucznym państwem, a sama upaść nie chce, to trzeba, tylko ma wąskie okno możliwości, żeby do tego upadku doprowadzić. Więc jeżeli taki paradygmat przyjmie, e, możliwość podjęcia decyzji o której tutaj mówimy, jest niestety większa niż w ramach tego paradygmatu, o którym mówiliśmy, odstraszania. Tak? Wróćmy do głównego wątku, który chciałbym był głównym wątkiem tej, tej rozmowy, czyli co to oznacza dla różnych krajów. Czy zgodzicie się ze mną, że dla Stanów Zjednoczonych oznacza to, że jednak nie możemy tylko skupiać się na Chinach? Że nie, ten paradygmat, że mówiący, że mamy tylko, możemy tylko na jednym froncie być aktywni, no jest rozsądny i chcielibyśmy, i chcielibyśmy tak robić, ale, ale zmuszeni jednak jesteśmy wrócić do tej Europy, bo Europa sama się nie ogarnie, a, a bez nas porządku się nie da zrobić, znaczy bez nas nie, nie da się odstraszyć Władimira Putina. Czyli czy to nie oznacza. To ta historia, że Ameryka jednak będzie tu dłużej i bardziej aktywna w tej części świata. Być może, jeśli tak się stanie, to powinniśmy podziękować Władimirowi Putinowi. Tak jak pewnie Ukraińcy dziękują mu za to, że rozbudził tak ogromne poczucie własnej tożsamości narodowej w tym, w tym narodzie. I tak jak myślę, na to, z pewną ironią czy przymrużeniem oka można o tym mówić, ale taka jest prawda. Na to jeszcze nigdy nie było tak zjednoczone, jak teraz. Prawda? Każda forma jakiegokolwiek odstępstwa od tej głównej linii właści właściwie jest pacyfikowana jeszcze na etapie dyskusji. Oczywiście, że mamy przykłady krajów, które wyłamują się, takie jak Chorwacja czy Bułgaria, które jasno mówią. Na temat swoich preferencji mamy Viktora Orban'a, który robi to, co robi, jeździ do Putina, mamy polskiego premiera, który spotyka się z przywódcami prorosyjskich partii w Europie. To wszystko owszem ma miejsce, natomiast generalnie linia NATO jest spójna i tak się dzieje. Zapewne zawsze w sytuacji, kiedy grozi pewne niebezpieczeństwo, ludzie się wtedy mobilizują. Więc w tym sensie Amerykanie, Amerykanom przypomniano, że Rosja jest graczem. To jest nieprawda, że to jest kraj, który jest na schodzącej. My mówimy o upadku Rosji i o tym, że nie wiem, mężczyźni zapiją się na śmierć. Tajga. Tundra w związku z ociepleniem klimatycznym nie będzie się nadawała do eksploracji, że ludzie będą mniej żyli, że kończy się im gaz i ropa, bo nikt się nie będzie już tym posługiwał. No, Rosja już miała wielokrotnie upaść, nie upadła, nie upadnie. Rosja jest graczem, będzie graczem, i Amerykanie, jeżeli chcą w dalszym ciągu utrzymywać. Pozycję mocarstwa światowego, to muszą brać to pod uwagę i muszą pamiętać o tym. To jest ważna dla nich lekcja, chyba. Jeszcze o tych Stanach. Y tak. Y y y y y Hence y y Zawsze y w ostatnim czasie zwracam uwagę, że przy tym sformułowaniu, że Stany Zjednoczone nie są w stanie prowadzić dwóch wielkich konfliktów, jest tam po przecinku ważne dopowiedzenie. w tym samym czasie. Więc to jest niezwykle istotne, bo czas jest no, elementem, który tutaj może wiele zmienić. Tak? Stąd wielu analityków, ekspertów zaczyna mówić o priorytetyzacji tak? interesów bezpieczeństwa albo konfliktów, w których się Stany Zjednoczone mogą zaangażować. Niewątpliwie jest tak, że jeżeli, ten, jeżeli mówimy o systemie, Czyli czymś uniwersalnym, i okaże się, że ten system nie działa w, w jakiejś części, na przykład w Europie ponieważ um, mamy powrót do, e, konflikt, do wojen międzypaństwowych jako elementu polityki, elementu rozstrzygania sporów, to istnieje groźba, że ten system załamie się wszędzie. Jeżeli Rosja będzie mogła za pomocą wojny albo groźby jej użycia wymuszać ustępstwa, to Rosja nie jest jedynym aktorem międzynarodowym, który... Jeśli wejdą na Ukrainę, to Chiny mogą wejść na Tajwan. Który w bardzo chętnie z tego tak, nowego systemu tak. bezpieczeństwa Korzysta. Zwracam uwagę również na jeden ważny element. Nie chodzi jedynie o geograficzny aspekt. Mówimy w tej chwili Europa, Azja, Tajwan, Ukraina, ale ta skala idzie także, bym powiedział, wertykalnie, nie tylko w Czyli w tej chwili mówimy o konflikcie konwencjonalnym. tak, Czyli Rosja grozi, że wjedzie czołgami gdzieś, do Charkowa, do Kijowa, Odessę zajmie, wylądują jakieś wojska. To jest konwencjonalny konflikt. Natomiast ludzkość posiada w swoim arsenale niestety zdolność eskalacji również rzeczowej. I jeżeli nie powstrzymamy. Co to znaczy eskalacja? Co to rzeczową? znaczy, że zamiast strzelać z łuku, możemy zacząć obrzucać się bombami jądrowymi. Tak? Mhm. To jest eskalacja rzeczowa. Więc jeżeli nie powstrzymamy w tej chwili Rosji, jeżeli nie uda się ich no, skłonić do przemyślenia tej kalkulacji, to nie tylko będziemy mieli do czynienia z demontażem systemu międzynarodowego wszędzie na świecie ale możemy również być świadkami wkrótce konfliktów o charakterze jądrowym, który z całą pewnością będzie miał dla całej planety dużo poważniejsze skutki niż te, które w tej chwili walczymy z racji ocieplenia klimatu. To, to jest dobry moment do tego, żeby przesunąć się i, i porozmawiać o Chinach. Co ta sytuacja znaczy dla Chin? Na, na ile te ich... Groźne plany wobec Tajwanu, prawda? Wysuwanie się coraz bardziej na wschód. Z drugiej strony relacje z Rosją. Na ile ta, ten konflikt, gdyby wybuchł, będzie miał wpływ na rozmaite chińskie interesy i relacje i z Rosją i ewentualne dalsze kroki, które będą wbrew Stanom Zjednoczonym? Myślę, że. Każda sytuacja, która służy zaognieniu stosunków między Stanami Zjednoczonymi a jakimkolwiek innym, leży w interesie Chin. Z drugiej strony, trzeba też pamiętać o tym, że ta relacja pomiędzy Rosją a Chinami to nie jest relacja równorzędnych partnerów. Prawda? To znaczy, Rosja jest partnerem mniejszym i pomniejszym. I Rosjanie także sobie z tego zdają sprawę i zdają sobie sprawę, że z Chinami się trochę inaczej rozmawia niż z Zachodem, prawda, to znaczy to nie są tego rodzaju dyplomacje, tego rodzaju odwoływanie się, prawda, po, po, po drugiej stronie nie, nie, nie stoi człowiek, który mówi, słuchajcie, musicie, Prawa międzynarodowego przestrzegać, tylko po drugiej stronie stoi człowiek, który jest na wschodzącej i który chce tą częścią świata zawiadywać i nie widzi powodu, żeby z kimkolwiek dyskutować na ten temat. Myślę, to Rosja też bierze pod uwagę. Czy to jest moment, który Chiny wykorzystają do tego, żeby osłabić bardziej Stany Zjednoczone w rejonie Pacyfiku, czy zaatakować Tajwan? Zaatakowanie Tajwanu to jest trochę to samo, co zaatakowanie Ukrainy, to znaczy znowu, jeżeli Stany Zjednoczone nie zareagują w przypadku ewentualnego zaatakowania Tajwanu, to po prostu stracą swoje miejsce w tym rejonie, stracą te szlaki komunikacyjne, stracą panowanie na morzach, przestaną być. Liczącym się mocarstwem, czy liczącą się potęgą na świecie. Znowu, bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby którykolwiek prezydent Stanów Zjednoczonych podjął decyzję, ok, no my w imię pokoju się wycofamy. Nie ma takiej możliwości, więc przypuszczam, że to tylko może eskalować, czy może powodować reakcję, jeżeli do takiego czegoś by doszło. Tylko że oczywiście Chińczycy sobie z tego zdają sprawę. To też chyba nie chodzi o to, żeby, żeby ta wojna wybuchła. Tak mi się wydaje, z punktu widzenia yy, Chin. Z punktu widzenia Chin. Yy... No, Xi Jinping poprosił nawet Władimira Putina, żeby był taki uprzejmy, żeby zaczął tę wojnę chwilę później, prawda? Bo teraz ma fajną imprezę w siebie. W yy, więc yy, to też, ale, ale yy, to wszystko, co się dzieje, również chyba może warto na to patrzeć właśnie w, w, w sensie kalkulacji politycznych. Oczywiście. Gdzieś można przekalkulować, gdzieś można przedobrzeć, gdzieś można przesadzić. I... Tylko jakoś, no znowu, ja wracam do tego, że, że trudno sobie wyobrazić, żeby przy tego typu graczach sytuacja wymknęła się spod kontroli. A może, a może trudno to jest wyobrażalne? Wiele rzeczy ale, nam ale... jest trudno sobie tak, wyobrazić. Tak. Taka sytuacja, o której dzisiaj mówimy, jeszcze parę lat temu byłaby dla nas niewyobrażalna. Czy, czy, czy Twoim zdaniem ta. To... Wybuch ewentualnie wojny ukraińsko-rosyjskiej, czy znaczy rosyjsko-ukraińskiej, czy inwazja Rosji na Ukrainę. Jaki ona może mieć wpływ na napięcia chińsko amerykańskie i na możliwość wybuchu tamtej wojny, która będzie mieć wpływ na wszystko. Znaczy, jest z całą pewnością y, y, podobieństw między. Y, 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 y. Między sytuacją Rosji a sytuacją Chin w systemie międzynarodowym jest wiele. To są mocarstwa jądrowe, to są mocarstwa stali członkowie Rady Bezpieczeństwa, czyli mają prawo weta, więc w zasadzie ponoszą szczególną odpowiedzialność za ład międzynarodowy. Ale ta odpowiedzialność nie, w, nie tylko w takim, bym powiedział, nacechowanym pozytywnie wymiarze, ale także w potencjalnych szkodach, jakie może tego rodzaju aktor wyrządzić dla tego systemu międzynarodowego, kiedy nie przestrzega na przykład prawa międzynarodowego. Więc to, że Chiny obserwują bardzo uważnie. Co się stanie, gdy Rosja no, sformułuje groźbę użycia siły, a nie daj Boże jej użyje? Jaka będzie międzynarodowa reakcja? Niewątpliwie będzie wpływać na proces podejmowania decyzji w samych Chinach, na kalkulację ryzyka, czy to się Chinom opłaca, czy się nie opłaca, czy można testować ten system międzynarodowy, czy nie. Jeżeli się Rosji opłaci, Dokonanie zbrojnej agresji na Ukrainę, świat będzie zdecydowanie mniej bezpieczny, bo to nie tylko Chiny są takim aktorem, który na przykład chciałby reintegrować część jakiegoś swojego byłego terytorium. Takich państw na świecie jest bardzo dużo. Nie wszystkie są mocarstwami jądrowymi, ale e, znowu świat nie jest się w stanie zaangażować w taką samą skalę wszędzie na świecie dla obrony tego. Tego systemu. No, tak się akurat składa, że pokój w Europie jest ważny, zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Chin, jak i dla Rosji, czyli można powiedzieć, dla wszystkich stałych członków Rady Bezpieczeństwa. Ale są takie regiony na, na świecie, gdzie interesy stałych członków Rady Bezpieczeństwa nie są, jakbym powiedział, tak w ten sam sposób zaangażowane. W związku z tym, jeżeli ten system się posypie tu, to mniejsze państwa też mogą zacząć napadać na siebie, nie będąc pod groźbą jakichkolwiek międzynarodowych sankcji, interwencji zbrojnej, dostarczania uzbrojenia, po prostu znajdują się w takim miejscu świata, gdzie te interesy się krzyżują w sposób mniej zdecydowany. Przenieśmy się do Europy. Bardzo aktywna przed, wobec tego konfliktu jest Wielka Brytania wysyła swoje. Pomoc, pomoc wojskową, od kilku dni mówi się o jakiejś koalicji brytyjsko-ukraińsko-polskiej, niewiele na ten temat wiemy, ale Darek ty znasz doskonale Wielką Brytanię, może masz i robić raport o stanie świata, więc na pewno wszystko wiesz, więc nam wyjaśnisz, ale powiedz jakby dlaczego, dlaczego Wielka Brytania tak bardzo się w to zaangażowała, dużo bardziej niż inne europejskie państwa, o których za chwilę. Myślę, że z dwóch powodów. Jeden jest historyczny i to jest taki, że Wielka Brytania zawsze była ważnym graczem w dziedzinie bezpieczeństwa. Dysponuje potencjałem, dysponuje wielką armią, dysponuje ambicjami i to jest coś, co jest trwałe. A poza tym jest coś nowego, mianowicie Brexit. I to jest próba. Próba, którą niektórzy mówią, trwa od II wojny światowej, kiedy Wielka Brytania poszukuje swojego miejsca na świecie, a teraz jeszcze bardziej poszukuje swojego miejsca, dlatego że to miejsce jej się coraz bardziej kurczy i coraz bardziej prestiż tego kraju spada, coraz bardziej i jego wpływy maleją. No i jest jeszcze oczywiście trzecie rozwiązanie, i trzecie wytłumaczenie. Najbardziej złośliwe, które polega na tym, że premier Johnson walczy o utrzymanie się w tej chwili przy władzy. O, jest afera, która, która niszczy go w sposób dramatyczny. Afera związana z organizowaniem imprez zakrapianych alkoholem na Downing Street i w różnych innych urzędach państwowych, które miały miejsce w czasie, gdy trwała. Pandemia w swojej najostrzejszej formie, i kiedy okazało się, że ludzie, którzy ustalają reguły, je łamali w sposób no, przykładny, można powiedzieć w sposób, który był nie do przyjęcia dla wielu ludzi. I to są takie rzeczy, które. W niektórych krajach można by było, na przykład w Polsce. Wydaje mi się, że to w ogóle nikt by nie zwrócił uwagi na coś takiego. W ogóle nie sądzę, żeby się ktokolwiek Małym tym przejmował. Alkohol jest, nie, jest absolutnie cały nie. naród potępił Natomiast nie, Natomiast, natomiast proszę sobie nie. wyobrazić, to jest naprawdę w tej chwili losy tego rządu i losy premiera hmm. y, wiszą na włosku. to już W tej chwili ważą tak. się losy. Dalszego ciągu no, premierostwa. Było w, tej w tej W pierwszej Japonii. fazie COVID-u, prawda? Kiedy jeden z najbliższych współpracowników premiera no tak, pojechał do no swojej to, matki, to była no tak, afera to, tam. To był jeden z najbliższych skra... współpracowników, prawda? To był, to był, to był, to był Cummings, który, który tak. był jednym z najbliższych jego doradców i tak dalej. Ale no tutaj chodzi o, o, o samego premiera no i chodzi, chodzi wo... o to, że kłamał. Dobrze, ale to, co to zaangażowanie może dać Wielkiej Brytanii realnie? Czy to jest szansa, to jest też dla nich szansa na jakąś odbudowę swojej pozycji i, i wpływu politycznego w Europie? Czyli z całą, pewnością, z całą pewnością jest w tym interes polityczny polegający na zademonstrowaniu sprawczości politycznej. Wielka Brytania, będąc poza Unią Europejską, w jej interesie jest demonstrowanie tej sprawczości, zdecydowania woli działania, która oczywiście stoi w jaskrawej sprzeczności, w jaskrawym kontraście, w kontraście z, z, z taką nierozgarniętą, mozolną, ciamajdą, jaką jest Unia Europejska, bo to, to mniej więcej w ten taki kontrast są zainteresowani budowę takiego kontrastu. Ja oczywiście. Jako taki analityk spraw politycznych, uważam, że, że premier Johnson ma kłopoty nie dlatego, że zrobił imprezę czy kłamał, tylko dlatego, że ma kłopoty z większością w parlamencie. Gdyby miał odpowiednią liczbę głosów, żadnej afery by nie z tego wielkiej nie było. Ale ponieważ. Ty... Ale on nie ma głosów, a, a, dlatego, że przestali mu wierzyć. Ale to dlaczego mu przestali wierzyć tak czy inaczej? Dlatego, że to jest oczywiście temat, który można Wykorzystać jako argument do zaatakowania premiera, zresztą atakują. Dlaczego ma taki kłopot? Nie to, że opozycja go atakuje, tylko atakują go jego właśnie Bank ventures, czyli jego właści posłowie, którzy nie dostali roboty w rządzie. I chwilowo nie są zainteresowani w trwaniu tego rządu, ponieważ być może gdyby był kto inny premierem z ich partii, mogliby dostać robotę w rządzie. Tak to w Wielkiej Brytanii funkcjonuje. to jest taki I trochę... nie tylko w Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii to jest demokratyczny proces, ale oczywiście e, konkluzja z tego jest taka, że premierzy powinni unikać takiej sytuacji, aby się nie wystawiać na konieczność poszukiwania wątłej większości, e, e, ponieważ sytuacja staje się kontrowersyjna. Natomiast co do Wielkiej Brytanii jeszcze. E, E, więc oni nie, znaczy, premier Johnson oczywiście ma swoje kłopoty. Ja się zgadzam, że pojechał do Kijowa ze względu na to, żeby odwrócić uwagę mediów trochę e, e, wokół no, od sprawy tej afery. E, to strona ukraińska sprytnie wykorzystuje, e, bo oni sączą do mediów taki tam, że mam taki przekaz światowy. W związku z tym, że zostaje zawarty sojusz bezpieczeństwa, obronny, pakt między Polską, Wielką Brytanią i Ukrainą, niemalże sojusz obronny, taki rodzaj rodzaj jakiegoś właśnie wiążącego te państwa z Ukrainą porozumienia, co jest oczywiście nieprawdą, tak, ale czyli z tego nic nie będzie. To nie, jest znaczy będzie. retoryczna. Będzie, bo jak gdyby z punktu widzenia na przykład Polski czy Wielkiej Brytanii, intencja jest taka, aby udzielić politycznego wsparcia, wesprzeć. A więc tworzymy taki, taki rodzaj trójkąta weimarskiego, czyli takiego schematu konsultacyjnego. Y, y, Politycznego porozumienia, ale nie jest to sojusz obronny. Do czego oczywiście Ukraińcy próbują temu nadać taką, taką formę też ze względów politycznych. Po pierwsze, żeby pokazać wewnętrznie, że nie są osamotnieni, że świat jest z nimi, że prezydent Zeleński rząd jest sprawczy, tak, że potrafi coś załatwić. Więc te interesy wewnątrzpolityczne w każdym kraju odgrywają dużą rolę. Francja. Co. Co ten konflikt znaczy dla Francji? Czy Macron może odebrać, odegrać taką rolę, jak w kryzysie gruzińskim parę lat temu jego poprzednik odegrał? Czy to jest tam w ogóle ważny temat, tak naprawdę dla nich? Wszyscy kandydaci w wyborach prezydenckich, liczący się poza Emmanuelem Macronem, reprezentują interes Rosji tej rozgrywce. Marine Le Pen, Eric Zemur, Mélenchon to są wszystko, wszyscy ludzie, którzy yy, uważają, że po prostu Rosja ma prawo do Ukrainy i należy jej pozwolić, żeby ją zająć. Tak jest w, w skrócie i w pewnej być może deformacji, Zemmour ale nie wierzcie. Tak, mówił? tak. 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 Zemmour jest, no Zemmour jest yy, przyjacielem Rosji. Zemmour chce wystąpić z NATO. Także no. tutaj jest oczywiste, że Macron gra na uczuciach tej części Francji, tej części Francuzów, którzy po pierwsze chcą zachować obecny system, nie chcą wprowadzić do pałacu Matignon kogoś, kto jest nieprzewidywalny. Chcą z kolei z punktu widzenia Macrona odgrywanie roli w tej partii jest tak samo ważne jak dla Johnsona, w tym sensie, że pokazuje to sprawczość Francji. Francji, która jest zaangażowana w konflikty na świecie, z Francji, która potrafi decydować. Nie mówiliśmy o Unii Europejskiej, no bo Unia Europejska nie ma w ogóle takich narzędzi. Natomiast narzędzia ma Francja, prawda ma? Że Francja miała Wielka Brytania, mają Niemcy, do których pewnie dojdziemy. Ale dla Francji to jest dla Francji to jest rzecz ważna z punktu widzenia tego, kim jest Francja we współczesnym świecie, a zwłaszcza we współczesnej Europie. A dla Macrona to jest walka o to, aby pokazać, że jakby on w, w tych wyborach stoi po stronie systemu prawnego i porządku światowego, który, w ramach którego Francja funkcjonowała przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Pozostali kandydaci chcą ten porządek zniszczyć. Macron rozmawia co jakiś czas z Putinem. Ma może wpłynąć, ma jakieś. Narzędzia do tego, żeby wpłynąć na Władimira Putina? Oczywiście, no Macron ma wybory. To, no, to przede, tak. przede wszystkim. To jest. I tutaj się z Panem Redaktorem całkowicie zgadzam, to jest znowu kontekst, który wszystko organizuje i wszystko tłumaczy. Więc on nie może sobie pozwolić na sytuację, w której nie rozmawiałby z Putinem. Tak? Wszyscy rozmawiają, ale prezydent Francji jakoś nie rozmawia. Więc on musi przejawiać aktywność. Ale czy, rozumiem, czy... że nie, nie musimy przykładać do tego nie wielkiej wagi. Nie, nie, nie. Znaczy, no to, kto nie musi, to nie musi. No, e, e, to część mojej pracy polega na tym, że ja przykładam wagę do różnych rzeczy. Więc, więc yy, oczywiście, że tak, że, że należy to śledzić. Yy, yy, znaczy, powiem tak, Putinowi mógłby się przydać jakiś polityk europejski, który na przykład powiedziałby publicznie, że akceptuje rosyjskie żądania. Tak? W stosunku do NATO, w stosunku do Ukrainy. Im, im większy kraj, tym lepiej. Aha, więc tu prezydent Francji musi być bardzo ostrożny, ponieważ wiele jego wcześniejszych takich bym powiedział historiozoficznych szarż, które, które dokonał, a to do, dotyczących przyszłości Unii Europejskiej, a to stanu, kondycji Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie zakończyło się wzrostem jego autorytetu, więc z jednej strony musi pokazać aktywność, z drugiej strony musi się zachować jako przywódca, tak? jako człowiek, który jest poważny, którego słowa należy poważnie traktować, a nie. Nadzieć się na jakąś natychmiastową kontrę któregoś z sojuszników poważniejszych. Więc to jest ten, to jest ten ważny kontekst. Natomiast jeszcze jedna uwaga na temat tych stosunków Francuzów do, do Rosji. Otóż trzeba pamiętać, że to jest, Francja jest jednym z tych mocarstw europejskich, który w dalszym ciągu przechodzi proces deimperializacji. Ja parę lat temu miałem taką rozmowę z francuskim dyplomatą, który mnie usiłował przekonać, że, że utrata Ukrainy przez Rosję jest zupełnie zrozumiała i że to ich boli, no bo to jest tak jak Algier dla, dla Francji i no, tak samo ich boli, no więc, a poza tym, czy to na pewno, dzieci ci Ukraińcy mówią po ukraińsku, przyszedł jakiś rosyjski dialekt, no o co chodzi w ogóle. Więc... Więc to jest kontekst, w którym działają wszyscy politycy francuscy. Francuskie społeczeństwo jest, sympatyzuje z Rosją, bo to kultura, bo wielki kraj, bo tak nieszczęśliwy. Więc jak gdyby tu jest wiele bardzo wspólnych wątków. I dlatego politycy francuscy wypowiadają rzeczy, które dla naszego ucha brzmią. Fałszywie, tak? No coś tutaj jest jakiś, jakiś, bo to ani nie z europejskimi tak, a czym wartościami. Innym, czym innym jest fałszywość Macrona, a czym innym jest fałszywość pani Le Pen, albo Zemura, albo Mélenchon. To są, to są jednak inne, inne akcenty. Tak, bym powiedział. No tak, ale moja teza jest taka, że oni mówią to, co jest popularne wśród francuskich wyborców. I im, im bardziej taka teza, bym powiedział, ostrzejsza, tym lepiej, bo bardziej się przebija. Przejdźmy do naszego ulubionego kraju, który wywołuje najwięcej zamieszania, kontrowersji, dyskusji, czyli w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, czyli Niemiec. No, twój ulubiony kraj, Jesteś ja jestem Absolutnie to jest mój ulubiony kraj. Poświęcam mu wiele czasu i zainteresowań. Jestem ciekaw waszego zdania na ile... Rozumiesz tak, mamy z jednej strony nowy rząd, który jeszcze się tak do końca nie, 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 nie osadził. Mamy ogromne interesy i ogromną zależność energetyczną Niemiec od Rosji, i po prostu z jednej strony no, twardy interes niemieckiej gospodarki, który nie może, która w, w, w razie zamknięcia się tego kanału no, bardzo mocno by to odczuła. I jeszcze jakiś taki duch, który jest w Niemczech, taka ciągła wiara, że ta Rosja to jest taka jakaś ziemia obiecana, w której będziemy robić wielkie interesy, w której Niemcy sobie wyobrażają, że nasze ich obroty handlowe tak naprawdę są dużo większe niż są rzeczywiście, no plus jest, jest jeszcze jakaś taka no, twarda korupcja ludzi typu Schroeder i, i, i inni, którzy po prostu zostali kupieni. Czy, czy, czy waszym zdaniem to nastawienie Niemiec pod wpływem Opinii publicznej, zewnętrznej, bo na razie chyba nie niemieckiej, Amerykanów, innych państw, może się zmienić wobec Rosji. Ja przyznam szczerze, że wszystko, co powiem, jest zasłyszane. Ja nie znam niemieckiego, nie śledzę mediów niemieckich. Nie, nie. Natomiast no, patrzę na to, co się dzieje. Jak, jak, jak widać, w ostatnich dniach czy w ostatnich tygodniach jest tam pewien ruch i pewna zmiana myślenia. Która, która być może powinna budzić pewną refleksję również i u nas. Przypuszczam, że to jest tak, że dla Niemiec zmiana stosunku do Rosji Również taka zmiana namacalna, to znaczy zmiana na przykład w podejściu gospodarczym do Rosji pociągałaby za sobą proces jakiejś takiej egzystencjalnej weryfikacji wszystkiego, co robili do tej pory. Prawda? Cały system gospodarczy Niemiec oparty jest w tej chwili na tym, że będzie Nord Stream 2, który zapewni Niemcom przejście na, na ekologiczne źródła energii. Wszystko przy to się zakładaniu, da... że gaz jest taki bardzo ekologiczny. Nie, 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 nie no, nikt tego nie zakłada. To znaczy gaz będzie dopóki gaz nie jest ekologiczny, ale gaz będzie używany i Niemcy oczywiście będą mówić, że nie mają węgla, ponieważ odeszli od, od atomu. I zresztą coraz więcej, jak słyszę ludzi. Yy, 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 w, 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 zgłasza obiekcję do tej decyzji, która podjęta została jeszcze za czasów Schrödera, prawda? Wprowadzona w życie przez panią Merkel. Yy, to, to wszystko, yy, myślę, że też powinniśmy patrzeć, jak, jak trudne, jak bolesny jest to proces dla Niemiec. Yy, oczywiście, że możemy się zrzymać i możemy yy, się denerwować, słusznie, irytować na niektóre wypowiedzi niemieckie na kuriozalne historie dotyczące tego, że na przykład, że mamy zobowiązania historyczne wobec Rosji i nikomu nie przyjdzie do głowy, że może zobowiązania historyczne wobec Ukrainy również Niemcy mają, prawda, ile milionów ludzi zamordowali w trakcie II wojny światowej, którzy byli Ukraińcami. Że takie, takiej refleksji nie... Możemy, możemy, oczywiście to wszystko wyciągać i mówić patrzcie jacy, jacy perfidni są ty, nie, ci Niemcy. Ale lepiej popatrzeć na to, przynajmniej lepiej bardziej chyba konstruktywnie wyjdzie, jak popatrzymy na to z punktu widzenia i z ich punktu widzenia, prawda? w jakim systemie, z jakiego systemu wychodzą, jak bardzo, jak bardzo fundamentalną zmianą byłoby dla nich odejście od współpracy, który, która gdzieś tam na jakimś poziomie jest realnie rzecz biorąc sojuszem gospodarczym z Rosją. I no, należałoby patrzeć na wszystkie te kroki, które podejmują w tej chwili. Też pamiętajmy, że to jest nowy rząd, to jest rząd, którego polityka się w tej chwili wykuwa. Ja, ja nie wiem, w jakim kierunku to się potoczy. Myślę też, że, że Putin nie będzie testował tego rządu. To jest jedna, jeden z powodów, dla którego uważam, że, że do tej inwazji może nie dojść. Z tego, z tego właśnie powodu, że Putin chce testować Joe Bidena i Ameryka nie chce testować Schulza i Niemców, którzy są jego współpracownikami, mówiąc najoględniej. Znaczy, to jest tak, że rzeczywiście mamy kłopot z pewnym politycznym autyzmem Niemców. Oni mają taki, tak, taką w tym sensie, że bardzo Często w ich myśleniu o ym, ym, polityce wobec y, Europy Środkowej i Wschodniej cień Rosji albo polityka wobec Rosji jest priorytetem, dominującym punktem odniesienia, i, a Rosja jest na pierwszym miejscu. A, I tak jak my, powinniśmy sobie y, krytykując tą y, stanowisko, mieć ciągle z tyłu głowy, że Niemcy są naszymi sojusznikami. Y, Jesteśmy z Niemcami w sojuszu, a Niemcy pewną, pewnią, pełnią bardzo ważną rolę um, dla pokoju w Europie. Um, zapewniają nam coś takiego, co się nazywa głębią strategiczną. Znaczy, o co chodzi, jakby, jak gdyby tych terminów takich skomplikowanych naprawdę nie używać. Otóż my jesteśmy państwem, który jest państwem granicznym sojuszu. Jeżeli by się cokolwiek złego stało, to będziemy państwem, na którym się wojna będzie toczyć, tak? Na naszym terytorium się ta wojna będzie toczyć. Natomiast Niemcy będą państwem, gdzie te siły wsparcia sojusznicze, całego sojuszu będą się koncentrować, przybywać i będą ewentualnie się przemieszczać w kierunku linii frontu. Więc takie relacje łączą nas i teraz. Plus głębokie związki gospodarcze. O, tak, oczywiście, ale jak będzie, jak będzie wojna, to te związki gospodarcze, powiedzmy sobie szczerze, zejdą za chwilę na dalszy plan. I to powinniśmy mieć wszyscy z tyłu głowy, ponieważ jesteśmy beneficjentami pokoju w Europie w ostatnich 30 latach. Znakomicie się rozwijamy. Europa się rozwija, Niemcy się wzmacniają. Wszystko to może lec w gruzach w ciągu godzin. A, i żeby nie legło w zgóru, Niemcy też muszą dostosować swoją politykę. Ponieważ dobra pogoda się skończyła. I polityka, która wystarczała na no, e, 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 słoneczny, niedzielny dzień, gdy e, wali grad i, i nadciąga burza, już nie wystarcza. Niemcy się muszą dostosować. I teraz a, e, to dostosowanie jest trudne, ponieważ opiera się na bardzo tu, długiej tradycji. E, Takiej podejściu, że angażując się w relacje z Rosją, zmienimy Rosję. To jest taka Wendel-Duschendel koncepcja. Niestety, dzisiaj wiadomo, że ona nie zadziałała. Jeżeli ktoś tutaj w tych relacjach kogoś zmienił, to Rosja-Niemcy, a nie Niemcy-Rosję. Więc e, my z pewnymi konsekwencjami politycznymi e, elity niemieckie muszą się e, e, borykać. Co należałoby od Niemiec oczekiwać, bo to jest ważne, nie wystarczy ich krytykować, tak? To mobilizuje do pewnego stopnia. Trzeba im pokazać drogę, a moim zdaniem droga, którą Niemcy powinni wybrać, to radykalne zwiększenie finansowania obronności. Mało tego. Stworzenie specjalnego funduszu dla państw flanki, które chcą się szybko modernizować wojskowo, aby mogły korzystać z kredytów, mogły korzystać z pomocy, mogły korzystać z wszelkiego możliwego wsparcia. Bo my się potrzebujemy uzbroić nie za 30 lat. My się musimy uzbroić w ciągu 5 lat. I jak będziemy mieli szczęście, ten pięcioletni okres wystarczy. Więc tego powinniśmy od Niemiec oczekiwać i tego powinniśmy także oczekiwać od Stanów Zjednoczonych, bo to jest trochę tak, że oprócz tej prorosyjskości Niemcy korzystają jednak z pewnego bardzo komfortowego parasola bezpieczeństwa amerykańskiego. Jeżeli Amerykanie ten parasol zwiną to nie tylko my będziemy narażeni na kłopoty, ale to dotknie bezpośrednich, żywotnych interesów Niemiec. Tak samo, jak korzystają z bardzo komfortowej zony bezpieczeństwa, jaką my stanowimy. Tak? I też to był jeden z powodów, dla których tak bardzo inwestowali w przyjęcie Polski do Unii Europejskiej, no bo odsuwaliśmy ich granice, wzmacnialiśmy ich bezpieczeństwo no i oczywiście otwieraliśmy dla nich ogromny rynek, co było obie te rzeczy z korzyścią dla, dla obu stron. No to dojechaliśmy do nas. I na ten temat można by pewnie godzinami rozmawiać. Zresztą nieraz już w tym programie rozmawialiśmy, ale, ale zapytam was, czy to jest sprawa, no bo dla Ameryki to oznacza coś. Dla Chin to oznacza coś, tak? Dla Wielkiej Brytanii, Johnson sobie wzmacnia pozycję. Macron może dzięki temu też coś tam ugra, ale dla nas to jest chyba sprawa egzystencjalna. Znaczy my ja nie, nie chcę powiedzieć, że Putin ma zaraz teraz zaatakować z brześcia wejście do Warszawy, ale my chyba gramy stawką jest nasza obecność w świecie zachodnim. Znaczy o tym, czy my przetrwamy, czy nie wypadniemy z tego zachodniego świata, tak? Czy tu nie powstanie jakaś szara strefa wpływów rosyjskich? Bo nawet jeśli dalej tu Rosjan nie będzie, no to możemy już wtedy nie być tak, tak bardzo. Tak bardzo częścią Zachodu, może być takim trochę NRD, albo, ale możemy też być takim RFN-em, takim miejscem, gdzie ci Amerykanie będą inwestować coraz bardziej i cały Zachód będzie inwestować po to, żeby ta, żeby ta granica była, była silna. No ale przedstawiasz wizję katastroficzną sytuacji, do której doszłoby rzeczywiście, gdyby Putin użył siły i gdyby Zachód nic nie robił? No. Tak, znaczy mówię o sytuacji, w której no, gdyby się nic nie działo, to byśmy nie gadali dzisiaj, uh -huh. nie byłoby tego programu. Tak? Mówimy o sytuacji zagrożenia fizycznej agresji. E, e, znaczy w, w, w potencjalnej agresji fizycznej rosyjskiej na Ukrainę. I teraz pytań, właśnie, czy, bo mi, przepraszam, ale miesiąc temu myśmy nie wiedzieli, jak zareagują, e, czy dwa miesiące temu, jak zareagują Amerykanie. tak? Wszyscy, to no stąd się brała kalkulacja e, e, Putina, że Biden jest słaby, Biden nic nie zrobi, Niemcy się tam zajmują swoimi rzeczami, Francuzi swoimi, że to jest świetny moment, żeby uderzyć. Okazało się, znaczy tak chyba no, się okazało. miesiąc tak? później. Jesteśmy Jesteś... miesiąc no, tak. później, widzimy jak wygląda ta reakcja. No, nic nie wskazuje na to, żeby ten katastroficzny, czy niewiele wskazuje na to, żeby ten katastroficzny scenariusz miał się wypełnić. Natomiast, no, oczywiście, że każda agresja, wziąwszy pod uwagę, że realnie rzecz biorąc, Białoruś jest terenem działania wojsk rosyjskich. Wziąwszy pod uwagę, że drugi przyczółek to jest Kaliningrad, wziąwszy pod uwagę, jak trudna jest sytuacja w przypadku każdej agresji, jak trudna będzie sytuacja państw bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii, no to tak, no to jest dla nas egzystencjalny temat, to jest egzystencjalny problem. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy byli częścią Zachodu. W sposób bezdyskusyjny, bezkompromisowy, i to dotyczy zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO, i żeby nie było na ten temat żadnych dywagacji, dyskusji. I żeby sprawy partyjno, partyjnych gier w Polsce nie przesłaniały tego. Dlatego... Ale chyba mimo wszystko wydaje mi się, że nie przesłaniają. Znaczy, że no nie no to Znaczy, to znaczy jeżeli, się... jeżeli polski premier jedzie spotykać się z Marine Le Pen i Salvinim, którzy uważają Putina za swoich przyjaciół, to przeszkadza. A jak ktoś inny rozmawia z niemieckimi politykami, no to którzy no, robią widzisz, interesy. Znaczy, jakiego polityka porównujesz do Marine Le Pen albo Salviniego z Niemiec? Mówię o, no, o państwie niemieckim, o przywódcach Niemiec, którzy no, ale... nie werbalnie popierają, By... tylko robią twarde interesy z Niemcami. Nie, nie, no. Ja nie bronię ale... tego, żeby żebym się powiedzieli, znaczy, żeby, jakie jest moje stanowisko. Ja nie jestem szczęśliwy z tego powodu, że polska partia współpracuje z tamtymi partiami, ale akurat uważam, że to na na tę sytuację ma wpływ bardzo znaczy, niewielki. Znaczy ja jak gdyby mam tutaj jeden taki komentarz, bo tak, gdyby oczywiście problemy, problem podejścia do Rosji w Europie jest, jest różny, zróżnicowany. Także w, przypomnę, że niedawno liderem głównej partii opozycyjnej Wielkiej Brytanii był człowiek, który uważał, że, że Krym powinien zostać uznany za część Rosji. Tak? I to nie jest jakiś, jakiś margines. To był mainstream. Podobnie jest w Niemczech. Mamy polityków absolutnie pierwszego nurtu niemieckich, którzy uznają, uważają, nawołują do tego, że Niemcy nie powinny wspierać Ukrainy, nie powinny tam dostarczać uzbrojenia. Mało tego powinny budować uzależniający całą Europę gazociąg północny. Gazociąg północny został w 2015 roku uruchomiony, czyli to był rok po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Więc jak gdyby ja... To nie jest, bym powiedział, nie chcę tutaj wchodzić w takie bardzo, bardzo nasechowane już opinie, ale no mam... Takie są fakty, tak? To znaczy faktem jest, że ci politycy istnieją. Natomiast to, że polski premier się z nimi spotyka, to nie jest fakt, tylko to jest jego wybór. No dobrze, ale więcej szkód dla relacji między Europą a Rosją z tego punktu widzenia zrobiła Angela Merkel niż pani Le Pen. Ale to jedno z drugim nie ma nic wspólnego, bo to, że Angela Merkel dokonała pewnych szkód, decydując się na Nord Stream 2, to jest jedna rzecz, a to, że premier Morawiecki w momencie, kiedy Ukrainie grozi, Inwazja ze strony Rosji jedzie spotykać się z ludźmi, którzy pochwalają tą inwazję, realnie rzecz biorąc, to jest druga rzecz. To są odrębne rzeczy. Ale następnego dnia, rozumiem, jedzie do, do Kijowa i robi... A Wiktor Orban, tym... z którym się obściskiwał, jedzie do Putina. No tak, no, to ale możemy. To... Ale Macron też jedzie do Putina. Też idzie do Putina, ale. To ale możemy... nie kupuje yy, yy, nuklearnej elektrowni od Rosji. Z God Darku. Zgadzam się, mi się też to bardzo nie podoba, ale trzymajmy, trzymajmy te same standardy. Orban kupuje energię, elektrownię atomową od Rosji, a kolejni premierzy Niemiec budują Nord Stream 2. No. A... które uzależnia nas wszystkich dużo bardziej niż słuchacze a, może a możemy się zgodzić, że jedno nie usprawiedliwia drugiego? Oczywiście, że to, tak. Oczywiście, to, to, to się, tak. Ale dostarczy. też przyznajmy, że w tym samym czasie, jak Morawiecki tam był, udzielił wywiadu w Welmundo, w którym bardzo jasno powiedział i jakby przekonywał tamtych ludzi, którzy tam byli, tych polityków, do. Tego, że powinni się postawić Rosji. Tak? No, też lepiej znaczy... mówić tak jeszcze, niż nie mówić i próbować na nich wpływać, niż ich zostawiać na boku. Znaczy, my o tym, o czym tutaj mówimy, to jest pewien aspekt też całej sprawy ten całego niebezpieczeństwa, które zostało stworzone że z różnych powodów, a różne części elity politycznej państwa uważały, że mimo, że Rosja łamie prawo międzynarodowe, bo przecież nie, nie łamie tego prawa od dziś czy od wczoraj. Czyli dokonała agresji na, na Gruzję, dokonała agresji na Ukrainę. To nie jest, że grozi agresją. Rosja dokonała agresji na Ukrainę w 2014 roku. A mimo to, mimo tego, tak. E, e, znalazły, czy znajduje się bardzo długa lista powodów, dlaczego Rosji nie należy e, rozliczać z tego złamania prawa międzynarodowego? Tak? Można się z nią spotykać, robić biznesy, zawierać nowe kontrakty. To jest niewątpliwie kłopot całego wolnego świata. Nie tylko Francji, Polski, Węgier, Niemców, ale także właśnie Brytyjczyków, także londyńskiego City, które stało się jednym wielkim lontomatem dopiero teraz pod wpływem, czyli pralnią brudnych pieniędzy rosyjskich, tak? mówiąc wprost, dopiero teraz pod naciskiem Amerykanów. Rząd brytyjski nagle się zaczyna walczyć z skeptokracją, praniem brudnych pieniędzy. Robił to przez 30 lat. Czy zgodzicie się na koniec co do, z tym, co powiedziałem na początku, że ta sytuacja teraz, oczywiście, że miesiąc temu było inaczej, ale nie wiemy też, jak będzie za miesiąc. Być może będzie te, tak jak mówisz, ty. i mam nadzieję, że tak będzie. Mówię, zwracam się do Darka e, e, Rosiaka, że nic się nie stanie i że będziemy żyć w tym takim, na pewno, się, na pewno się nie wycofa zupełnie, to zagrożenie będzie cały czas, ale że ta sytuacja to jest też dla nas, to jest gra egzystencjalna o to, żebyśmy byli częścią zachodniego świata, żebyśmy przetrwali w tym. Zachodnim świecie. Znaczy, tu może ja zacznę końcową opowiedź. Znaczy, my jesteśmy częścią wolnego, demokratycznego, zachodniego świata. Nie musimy się nigdzie tu w tym znaczy, utwierdzać. Przetrwali. Natomiast, oczywiście, jest dla nas sytuacja o charakterze egzystencjalnym. Można się odwołać do, do tego paradygmatu Lecha Kaczyńskiego z Placu Wolności w Tbilisi w 2008 roku. Najpierw Ukraina, potem Gruzja, potem. Państwa bałtyckie, a kto wie, czy potem nie e, 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 nasza Polska. E, więc my jesteśmy państwem, które e, było częścią e, rosyjskiego imperium. Ten rewizjonizm może sięgać naszych granic. Groźba użycia siły po to, aby wymusić decyzje polityczne, może się nam przytrafić, a jak Rosjanie zaczną grozić bronią jądrową po to, żeby zmienić jakiegoś ministra w polskim rządzie, to będzie będziemy bezpieczniejsi czy mniej bezpieczni. To nie będzie zależeć od nas, od naszej demokracji, od naszego, naszych instytucji, ale będzie za, nagle zależało od widzi mi się, kogoś innego. Więc dlatego. Naszą rolą i naszym jak gdyby, celem cały, całej elity politycznej powinno być mobilizowanie całego świata do walki o ten porządek, który zapewnił nam ostatnie, w ostatnich trzy, trzech dekadach najlepsze warunki rozwoju od XV wieku. Pokoju dzięki temu mogliśmy nadrabiać czas. I to jest jeszcze ostatnia, ostatnie zdanie. Pokój nie jest dany raz na zawsze. My w tej części świata słyszeliśmy ten ten koni zbyt często, więc wiemy, jak on brzmi. E, powinniśmy w związku z tym bardzo się zmobilizować, zwiększyć wydatki na obronność, bardzo się zmobilizować politycznie, e, dążyć do wspólnego stanowiska w tej sprawie wobec wszystkich, zarówno Rosji, jak i sojuszników. E, nie, mo, nie mamy już przestrzeni do popełniania błędów, jeżeli chodzi o obronę pokoju w Europie. Tarko. Myślę, że tak jak powiedziałem, nie wydaje mi się, żeby do, doszło do takiej eskalacji, która zburzy ten porządek, aczkolwiek w pełni się zgadzam, że powinniśmy się na, na, na takie rozwiązania przygotowywać. Ponieważ jeszcze jeden, może istotny element. My wszystko to, co się dzieje z Rosji w Rosji w tej chwili kojarzymy z Władimirem Putinem. No Władimir Putin żył wiecznie nie będzie, natomiast Rosja będzie zawsze. To, że w Rosji pojawi się rząd demokratyczny w takim sensie, jak my rozumiemy demokrację, i że Rosja stanie się częścią Zachodu, tak w sensie akcjologicznym, w sensie systemu wartości wyznawanego tak, jak wyznawany on jest. Na, na wschód, od, na zachód od Rosji i żeby traktowała politykę tak, jak traktowana jest ona, na przykład w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych, nie wydaje mi się możliwe. Nie wydaje mi się, żeby to nastąpiło. Takie eksperymenty były w Rosji próbowane i one się nie udawały. Więc jeden się zakończył rewolucją październikową, drugi się zakończył czasem wielkiej smuty. O, ani o jednym, ani o drugim nie chcą raczej Rosjanie rozpamiętywać. Wydaje mi się, że w związku z tym oczywiście, że powinniśmy się cieszyć pokojem i przygotowywać się na wojnę, ponieważ to tylko może nam zapewnić spokój. W Układzie Otwartym zwykle rozmawiamy o tym, co dzieje się w Polsce. Albo to, co jest, ale też o tym, co jest ważne z polskiej perspektywy. Nigdy tak dużo nie rozmawialiśmy o różnych częściach świata. O tym możecie Państwo regularnie słuchać w raporcie o stanie świata, do czego za Was zachęcam. Ja słucham regularnie, i możecie też czytać w rozmaitych opracowaniach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ja do proszę. czego też Was zachęcam. Panowie, bardzo Wam dziękuję. Sławomir Dembski, Dariusz Rosiak. Dziękuję, dziękuję wszystkim Państwu, którzy z nami wytrwali do końca. Jeśli wytrwaliście i chcecie słuchać następnych rozmów, to namawiam Was do wspierania Układu Otwartego za pośrednictwem patronite.pl. Dziękuję bardzo. O to wszystko na dzisiaj.